Dzień dobry, ja jestem Ernest Wencel, jestem headhunterem i pomagam menedżerom i ekspertom w poszukiwaniu pracy. Dzisiaj kilka słów o tym, jak poszukiwać pracy na tak zwanym rynku ukrytym. Czym jest ten rynek ukryty? Ten rynek ukryty jest tym środowiskiem, to są te procesy rekrutacyjne, które się dzieją, ale o których na zewnątrz nie słychać. Nie wiadomo, że one się dzieją. Czy one są po prostu ukryte. To znaczy, że albo pracodawcy prowadzą te rekrutacje w ramach wewnętrznych rekrutacji w firmie, czyli ktoś był na niższym stanowisku, został awansowany na wyżej, czyli był wakat, ta rekrutacja się odbyła, ale nikt nikomu nie powiedział, poza bardzo wąską grupą osób, że taki proces rekrutacyjny w ogóle się odbywa. Albo są to rekrutacje, które prowadzą headhunterzy w ramach projektów poufnych. Często jest tak, że na stanowiska menedżerskie, takie stanowiska wyższego szczebla, najpierw prowadzi się rekrutację, a dopiero potem zwalnia się osobę, która jest na danym stanowisku. Chodzi o to, żeby ten moment napięcia, żeby ten moment takiego przejścia między jedną osobą a drugą osobą był jak najkrótszy, żeby ta osoba mogła możliwie jak najszybciej, jak najsprawniej przekazać swoje obowiązki i pożegnać się z organizacją. Jak na tym rynku poszukiwać pracy? Świetnym do tego narzędziem jest LinkedIn. Fenomenalne narzędzie, doskonałe zarówno do sprzedaży, ale też do budowania relacji. Wiele osób wysyła zaproszenia z taką informacją: gdyby Pan coś dla mnie miał, to proszę o mnie pamiętać. To nie jest żadna informacja. Ja nie mam czasu na to, żeby zajmować się wchodzeniem, patrzeniem, co ten człowiek dla mnie chce. I ten ktoś chciałby, żebym ja włożył jeszcze wysiłek w to, żebym się zainteresował, kim ten człowiek jest. Nie, to tak nie działa. I to jest postawa, która mówi: jestem Bogiem Słońce i zainteresuj się mną, bo ja w swojej łaskawości jestem gotowy powiedzieć Ci, że szukam pracy. Nie. Ja nie mam czasu. Ja mam dziesiątki spotkań i biegam ze spotkania na spotkanie, a jak nie biegam od spotkania między jednym kandydatem do drugiego, to zajmuję się sprzedażą moich usług. To jest to, czym ja się zajmuję. Kandydaci są dla mnie ważni w ramach pewnego kontekstu, ale to jest tylko bardzo specyficzny moment. To jest taki moment, w którym ja muszę wiedzieć, kim Ty jesteś. Skoro Ty nie włożyłeś wysiłku powiedzieć mi nawet, kim jesteś, to dlaczego oczekujesz, że ja zaangażuję się w to, żeby aktywnie przyglądać Twój profil? Jeśli będę miał czas, być może to zrobię, ale nie oczekuj, że tak się zadzieje. Ja mam takich kontaktów i zaproszeń od kilku do kilkunastu dziennie. Nie ma szansy, że wszystkim tym osobom poświęcę choćby 3 minuty, bo to po prostu zajmuje dla mnie zbyt dużo czasu w ciągu dnia. Ale z drugiej strony budowanie tych relacji społecznych jest niezwykle ważne, bo one mówią: jesteś top of mind tych ludzi, czy jesteś w takiej jakby pamięci podręcznej, czyli jakbyśmy sobie zapytali się, czy ja znam kogoś dobrego albo doskonałego w obszarze marketingu. Tak, to pewne osoby przychodzą mi automatycznie na myśl. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy znam doskonałego dyrektora finansowego, tak, automatycznie takie osoby mi się pojawiają. I to są osoby, z którymi ja mam zbudowaną jakąś relację. I tą relację da się budować na profilu LinkedInowym. Doskonałe narzędzie, ale trzeba to robić w umiejętny i mądry sposób. Po pierwsze, niczego nie załatwi Ci wysłanie jednorazowej wiadomości. Tak jak wspomniałem, nie mam czasu i jak będę miał ten czas, zerknę na ten profil, ale nie licz na to, że to zrobię. Druga rzecz, którą możesz zrobić, albo podzielę się z Tobą takimi dwoma przykładami, które wydarzyły się w czasach pandemii. One dość dobrze ilustrują sposób budowania relacji, który moim zdaniem działa. Jedna z osób napisała do mnie tak: Panie Erneście, będzie mi miło, jeżeli Pan przyjmie moje zaproszenie. Ja to zaproszenie zaakceptowałem i chwilę później otrzymałem wiadomość, że jesteśmy firmą, która produkuje okna dachowe i że mamy promocję zimową i że szczególnie atrakcyjną ofertę możemy Panu złożyć. A gdyby Pan nie był zainteresowany, to może ktoś z Pana otoczenia, kolegów, przyjaciół, znajomych, rodziny będzie zainteresowany, chętnie podzielimy się prowizją. Poczułem się trochę potraktowany jak taki słup ogłoszeniowy, którym ktoś chce mnie wykorzystać do tego, żebym zajmował się sprzedażą na rzecz innej firmy. To nie jest moja rola i moje zadanie. Inna osoba do mnie napisała tak. Panie Erneście, będzie mi miło, jeżeli zaakceptuje Pan moje zaproszenie. Ja to zaproszenie zaakceptowałem i ta osoba do mnie napisała tak. Panie Erneście, jak na rynku headhunterskim Pan sobie radzi w czasach pandemii? Czy coś się dzieje na tym rynku? Czy ktoś prowadzi rekrutację, czy nie? Jak Pan sobie radzi? Ja odpisałem, że no to jest trudny okres, wiele rekrutacji zostało zatrzymanych, nowe rekrutacje się nie pojawiają, firmy się przyglądają temu, co się będzie działo. Odpisuje do mnie autor. To podobnie trochę jak u mnie w organizacji. Ja pracuję w firmie leasingowej i też część firm trochę nie wie za bardzo, co ma zrobić. Część firm próbuje zrezygnować z podpisanych umów. Część, która miała zaplanowane leasingi, wstrzymuje się od decyzji. To jest trochę podobnie jak u Pana. A tak z ciekawości zapytam, czym Pan jeździ? Odpisałem, że jeżdżę mini. W drugiej, kolejnej wiadomości dostałem kolejne pytanie. Ale jak się Panu jeździ, bo słyszałem, że to są bardzo fajne auta i że świetnie się trzymają drogi. Ja mówię, że jestem bardzo zadowolony z tego auta, faktycznie mogę potwierdzić, że doskonale mi się tym autem jeździ. A jak Pan to auto finansował? Kupował Pan to auto za gotówkę, w leasingu? Odpisałem, że mam to auto w wynajmie długoterminowym. No i kolejnej wiadomości dostałem zapytanie, czy już długo Pan tym autem jeździ? Jak widzisz, ta osoba zmierza w bardzo jasno określonym celu. Ja ten cel doskonale widzę. I tak, na końcu padło pytanie, czy w takim razie za 1,5 roku mógłbym się do Pana odezwać, jak będzie Pan gotowy myśleć o zmianie nowego auta? Ja powiedziałem, tak, proszę o mnie pamiętać, proszę się przypomnieć, być może podpiszemy jakąś umowę leasingową na inne auto. I jedna osoba i druga próbowała mi coś sprzedać, tylko ta różnica nastąpiła, że ta jedna, ta druga osoba od firmy leasingowej zbudowała ze mną relację. Ja miałem ochotę jej przekazać tą wiadomość i miałem w tym dużą przyjemność, że mogłem jej po prostu pomóc i że mogłem być jakimś wsparciem, ale nie byłem potraktowany instrumentalnie. Dlatego budując relacje w takim portalu, jakim jest LinkedIn, pamiętaj o budowaniu relacji. To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, abyś tu i teraz coś sprzedał, abyś sprzedał siebie. Chcesz wiedzieć więcej na temat rynku pracy? Zapraszam Cię do zapoznania się z tą książką, czyli Skuteczne poszukiwanie pracy na rynku, który się zmienił. Znajdziesz tam mnóstwo cennych informacji, nie tylko o rynku ukrytym, ale o całym procesie, krok po kroku. Zapraszam również na mój profil LinkedInowy i mojego bloga na punktx.pl.